Witam serdecznie. Kolejny aceranek nagrywam w czasie takiego krótkiego spaceru. Chciałem podzielić się z Wami pewną myślą, a mianowicie, co Wy myślicie o Jezusie Chrystusie? Za kogo go uważacie? Kim dla was jest? W jaki sposób go traktujecie? Kiedy około 35-6 lat temu poznałem Jezusa, poznałem go świadomie, to muszę powiedzieć, że od tego momentu jestem nim zafascynowany. Osoba Jezusa po prostu przesłoniła mi wszystko. Z powodu Jezusa straciłem wielu przyjaciół. Z powodu Jezusa straciłem dobrze prosperującą firmę. Z powodu Jezusa straciłem sporo pieniędzy. Z powodu Jezusa moja rodzina odwróciła się ode mnie. I nie mówię tego po to, żeby w jakikolwiek sposób się chwalić. Mówię o tym dlatego, że Jezusem tak się zafascynowałem i tak przylgnąłem do Niego i tak przylgnąłem do Jego Ewangelii, że wszystko inne przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Jakiekolwiek. Tak, to oczywiście wiązało się z tym, że wielu ludzi miało, czy też nawet ma po dziś dzień jeszcze do mnie jakieś pretensje. Są przekonani, że traktuję ich niewłaściwie, bo przecież religia religią, no ale życie życiem. No chyba nie do końca się rozumiemy, bo ja nie uprawiam żadnej religii. Nie interesuje mnie żadna religia, powiem więcej, wręcz nienawidzę religii, dlatego że religia tworzy z ludzi niewolników, głupków, ludzi, którzy bezmyślnie brną we wszelkiego rodzaju pomysły religijne, które niczego w życiu nie rozwiązują tak naprawdę. Zafascynowałem się moim Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Od tego czasu dla Niego żyję. Zacząłem się uczyć Jezusa, nie o Jezusie. Przy okazji oczywiście uczyłem się o Jezusie, ale przede wszystkim zacząłem uczyć się samego Jezusa. Tak jak to pięknie apostoł Paweł napisał, mówiąc, że on sam nauczył się Jezusa. Uczę się 35 lat. Będę się uczył tak długo, jak długo Bóg pozwoli mi żyć na tym świecie. I z roku na rok odkrywam, jak wszystkie moje dokonania sprzed roku były nic nie warte. Były dalekie od tego, co wiem dzisiaj. Ale dzisiaj już wiem, że kiedy wiem coś, to w pokorze milczę i siedzę, ponieważ wiem, że za rok zrozumiem, że nie wiedziałem tego wszystkiego, co będę wiedział za rok. Nie będę takim człowiekiem, jaki będę za rok. Dlatego, że uczenie się o Jezusie oczywiście ma swoje granice, ponieważ od pewnych rzeczy możemy się nauczyć, czy to historycznie, czy to logicznie, czy socjologicznie, ale ta wiedza jest zamknięta. Ale uczenie się Jezusa to jest coś, co trwa nieustannie. Na czym to polega? Uczysz się być jak Jezus. Ale nie poprzez ślepe naśladowanie, ale poprzez tą wewnętrzną przemianę, jaką Duch Święty dokonuje w życiu człowieka. Poprzez tę niezwykłą przemianę, która sprawia, że to, co wczoraj było niemożliwe, dzisiaj staje się możliwe. Że to,
czego nie wiedziałem wczoraj, dzisiaj rozumiem. To są niezwykłe rzeczy. W ten sposób zauważamy, że nasze takie naturalne cechy, które posiadaliśmy, dobre czy złe, też w zależności od tego, kto wystawia ocenę, one zaczynają się zmieniać. Część tych cech zaczyna po prostu się wycofywać z życia człowieka. W to miejsce przychodzi to, co jest w Chrystusie. Ja, który kiedyś byłem niezwykle nerwowym człowiekiem, w decyzjach byłem raptusem, można powiedzieć. Wszystko, co miało być zrobione, musiało być zrobione na wczoraj. Nie mogło poczekać do jutra. I nie chodzi mi o lenistwo, tylko właśnie o ten wydźwięk podjęcia decyzji. Dzisiaj jestem zupełnie innym człowiekiem. Czasami sam siebie nie poznaję. Ale poznaję w tym rękę mojego Pana. Poznaję w tym rękę mojego Zbawiciela, który rzeczywiście zupełnie spokojnie podchodził do wielu spraw i ucząc się Jezusa, nauczyłem się, przybrałem właśnie taką Jego cechę, pewnego pokoju, spokoju. Podzielę się takim świadectwem, które jak ktoś chce, można uznać za chwalenie się, ale ja już tym się nie przejmuję. Ludzie i tak się mnie ciągle czepiają o wszystko, więc jeszcze jedna rzecz nie zaszkodzi. W pewnym sklepie robię dość regularnie zakupy, ale ponieważ nie lubię tłumów, więc przychodzę wieczorami. I niedawno byłem w takim sklepie. Nie podam nazwy, żeby nie było, że to kryptoreklama. I pani z daleka, znana mi kasjerka, kiwa na mnie i woła, no niech pan podejdzie, chętnie pana obsłużę. No dobrze. Podszedłem, a pani do mnie mówi coś, co naprawdę sprawiło mi radość, ale dało mi wiele do myślenia. Albowiem pani mówi tak, muszę panu coś powiedzieć. Jak pan przychodzi, to chociaż jestem po całym dniu zmęczona, rozdrażniona, czasami wręcz tak gotuje się we mnie, że chętnie bym któregoś klienta potraktowała tak, jak na to zasługują niektórzy, to kiedy pan przychodzi, to wszystko odchodzi. Nie wiem, na czym to polega, ale przychodzi taki spokój, taki pokój. Muszę to panu powiedzieć, bo nie wiem, w czym rzecz. No, pani się oczywiście dowiedziała króciutkiego świadectwa. Dotrzymała Biblię, została zaproszona na nabożeństwo. No i ponieważ mamy ograniczenia, to nie bardzo mogę ją zaprosić, ponieważ no, najważniejsi są ci, którzy są członkami Kościoła. Ale czekam na ten moment, kiedy będę ją mógł zaprosić na nabożeństwo. Ale wracając do tej sytuacji, czego się dowiedziałem? Dowiedziałem się czegoś, czego o sobie może i nie wiedziałem, a jeśli nawet to się jedynie domyślałem, ale wiem jedno, że takim człowiekiem kiedyś nie byłem. To wiem. Jak się to stało? Wiek? O, to taka wymówka byłaby tylko. Nie, z wiekiem wcale ludzie niekoniecznie mądrzeją, niekoniecznie się zmieniają na lepsze. Różnie to bywa, ale zostawmy. Nie mam żadnych wątpliwości, że to, czego dokonał we mnie Chrystus, staje się powoli widoczne. Czy jestem z tego dumny? Nie, jestem dumny z mojego Chrystusa. Jestem dumny z mojego Zbawiciela.
Jestem dumny z tego, który czyni tak niezwykłe rzeczy, który czyni cuda. Wiele lat temu, kiedy byłem na początku swojej drogi, miałem ogromne problemy z, jak to się dzisiaj ładnie nazywa, gastryczne, nieustanne bóle żołądka, no, powiedzmy taką już dość przechodzoną nerwicę. Moi znajomi lekarze tam je faszerowali różnymi mleczkami. Jak sobie przypomnę smak i zapach tego mleczka, to już mnie mdli. I nie było na to rady. Dopiero kiedy się nawróciłem, to któregoś dnia, czytając Biblię, dowiedziałem się o tym, że Bóg uzdrawia. Pomyślałem sobie, no dlaczego nie? I po dziś dzień śmieję się z siebie, ponieważ położyłem sobie dłoń na moim żołądku, przynajmniej wydaje mi się, że trafiłem, i pomodliłem się, żeby Bóg usunął z mojego żołądka ten ból. Stało się coś nieprawdopodobnego. Nie umiem tego opisać, ale jeśli możecie to przyjąć, przeżyłem coś takiego, jakby ktoś wziął zmiotkę i pozamiatał. Fizycznie to odczułem, jak w środku, w brzuchu, w żołądku ktoś zamiata, zbiera coś, a później to zmiata na szuflę i wszystko zniknęło. Ból zniknął błyskawicznie, w ułamku sekundy, bo to się tak szybko działo. I powiem więcej, że przez następne wiele, wiele, wiele lat nigdy już to nie wróciło. Ale wiecie, co wtedy sobie pomyślałem? Jaki człowiek jest niewierzący. Bo zamiast pomodlić się o uzdrowienie, to ja się pomodliłem tylko o uśmierzenie bólu. I czasami ten żołądek gdzieś tam w takich trudnych chwilach, chociaż już bez tego bólu, daje znać o sobie. Ale dla mnie zawsze jest to przypomnienie mojej niewiary. Ot, Pan Bóg jest naprawdę Bogiem, który ma poczucie humoru i chwała Bogu za to, że właśnie jest takim Bogiem. Jak z takim Bogiem, jak z takim Chrystusem nie można blisko żyć? No nie da się żyć inaczej. Jak żyjesz ze swoim Bogiem? Ja naprawdę nie staram się, bo to jest złe słowo, ale po prostu jestem z Nim cały czas. Idę ulicą, myślę o Nim, jadę samochodem, myślę o Nim. Nawet jak jestem zmęczony, a zdarza mi się to coraz częściej, i siadam, chociaż głowa czasami pusta, bo staram się po prostu nie myśleć, to i tak myślę o moim Bogu. Czy jest coś ważniejszego w życiu? Mam wspaniałą żonę. Mam wspaniały kościół. Mam co robić, bo moja służba jest naprawdę tak szeroka, że mam co robić. Ale to wszystko nie ma znaczenia. Ja w każdej chwili mogę to zostawić, wszystko, żeby już być tylko z Nim. Bo żyję dla Niego. Służę tylko Jemu. Uwielbiam tylko Jego. Tak naprawdę cieszę się tylko Nim. I tylko On podnosi mnie z wielu, wielu różnych słabości. Dzięki Niemu żyję zwycięskim życiem. I niczego więcej nie pragnę i nie szukam, jak tylko Jego chwały. Chwały mojego Jezusa, mojego wspaniałego Zbawiciela, któremu należy się ta chwała, należy się ta cześć, należy się wszelkie uwielbienie.